Celem tej konferencji była przede wszystkim integracja środowiska zawodowego klinicystów, którzy zajmują się pacjentami z doświadczeniem psychozy, zainspirowanie ich, jak również stworzenia przestrzeni do wymiany doświadczeń. O czym mówiłam dzisiaj, to mówiłam o tradycjach leczenia psychoz w Polsce, bo wydaje mi się, że to jest taka tradycja, która jest zapomniana, nieznana, a niezwykle ważna, ponieważ mamy bardzo piękne tradycje leczenia psychoz. Mówiłam o tym, jak ja rozumiem leczenie psychoz, że leczenie jest przede wszystkim rozumieniem pacjenta i nadawaniem sensu tego, co pacjent do nas mówi. Treści psychotyczne czasami są niezrozumiałe, ale że właśnie leczenie polega na tym, że my staramy się to zrozumieć i staramy się doprowadzić do takiej sytuacji, w której również pacjent to rozumie. Myślę sobie, że to nie tyle brak opłaty konferencyjnej ściągnęło aż tyle osób, co tematy i osoby, które wykładają dzisiaj. Bo i wykład pani profesor Prot z Warszawy na temat historii podejścia psychoterapeutycznego do psychoz, ale też wykład Trevora na temat pracy z głosami. Bardzo ciekawe tematy. No i kontynuacja w różnych warsztatach. Wydaje mi się, że jest to coś, co napotyka potrzeby rynku, jeśli mówimy tak bardzo biznesowym języku. Myślę, że to była taka doskonała okazja dla klinicystów, żeby spotkać się i porozmawiać na temat pracy zawodowej, też porównać swoją pracę ze standardami z innych krajów. Była to możliwość wymiany myśli, doświadczeń. Pomysł na tą konferencję właściwie był pomysłem oddolnym, ponieważ wszyscy w naszym środowisku Śląskiej Sekcji Psychiatrii Środowiskowej mieliśmy poczucie, że jest ogromny niedosyt i jest potrzeba wymiany doświadczeń i zdobywania nowych doświadczeń. Rocznie będziemy się znowu spotykać, uczestniczyć w kolejnych warsztatach, kolejnych spotkaniach. No i dzięki temu wiedza na temat psychoterapii, psychoz, leczenia pacjentów z doświadczeniem psychozy będzie się rozwijać.